Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku newsowym na moim kanale. Dzisiaj omówimy sobie całkiem sporo newsów, bo trochę się wydarzyło w ciągu ostatniego miesiąca. Mam nadzieję, że będą dla Was interesujące, ale oczywiście zanim przejdziemy do tematów, to zachęcam Was do zasubskrybowania kanału oraz zostawienia dzwoneczka, aby nic nie przegapić i łapki w górę, jeśli ten film Wam się spodoba. A teraz już lecimy! I powiem Wam, że ten odcinek będzie całkiem influencerski, a zaczniemy sobie od ostatniego sukcesu Aleksandry Aleksy Acz. No bo słuchajcie, wbicie 100 tysięcy obserwatorów na jeździeckim polskim Instagramie to jest nie lada wyczyn i jako pierwsza dokonała tego właśnie Aleksa. Oczywiście, jeśli mówimy o takich mainstreamowych influencerach, a nie na przykład osobach, które łączą zagraniczny content z polskim, albo są po prostu gwiazdami jeżdżącymi konno. Aleksa jako pierwsza jeździecka polska influencerka wbiła te 100 tysięcy, czego naprawdę bardzo jej gratuluję. Jest to okraszone na pewno dużą ilością ciężkiej pracy, stałego rozwoju, inwestowania w siebie, w sprzęt, w coraz ciekawszy content, więc oczywiście te 100 tysięcy jak najbardziej zasłużone. Choć wiadomo, że ja w tej kwestii wyrocznią nie jestem, ale moim zdaniem tak. Szczerze gratuluję, jestem pewna, że Aleksa na tym nie poprzestanie. Nie poprzestaje natomiast Wisza w ciągłym budowaniu kontrowersji wokół siebie. Przez pewien czas Weronika Wisza-Wiszorowska nie publikowała na swoim Instagramie, TikToku oraz YouTubie żadnych treści, tym bardziej mówiąc o regularnych treściach. W ostatnim czasie Wisza do sieci wróciła. Niestety chyba nigdy nie może być zbyt spokojnie wokół jej osoby i trochę dzieje się to na jej własne życzenie. Na TikToku opublikowała filmik, który zyskał naprawdę dużą i niestety negatywną popularność. Zresztą obejrzyjcie sami. Tak prawie rozjechała mnie dziewczynka z rekreacji na placu. To generalnie, to było dokładnie na tym placu, bo wróciłam z starej stajni i była sobie dziewczynka, nazwijmy ją na potrzeby filmu Dominika, i instruktorka jej prowadziła jazdę, nazywała się Marzena. W każdym razie ja tu przyszłam po jeździe posprzątać sobie po prostu kupy, tak wiecie, bez konia. Ale zacznijmy od tego, że jak weszłam, to ja już widziałam, tam chwilę rozmawiałam coś tam z tą instruktorką, to ta dziewczyna, rozumiecie, ona była luzem puszczona, nie na ląży czy coś, chociaż według mnie nie powinna być luzem na takim wielkim placu puszczona sama, bo ewidentnie sobie nie radziła. To oprócz tego, że prawie dwa razy rozjechała tą instruktorkę, co ona nie wiem czemu olała, bo dosłownie praktycznie w nią wjechała, że ją koń dosłownie przepchnął, to jeszcze ja sobie poszłam sprzedać kupę w takim wąskim trochę gardle niestety, bo taki duży, szeroki rów, taki mam nadzieję, że będzie tu widać, o ten, jak na zawodach się skacze w wyższych klasach, był postawiony po prostu bliżej ściany, że tam było, wiecie, ze 3 metry do ściany. I ona oczywiście zamiast, wiecie, gdzieś skręcić, bo ja nie wiem, jak ta dziewczyna, powiem Wam szczerze, jeździła, że ona, wiecie, na wielkim placu instruktorkę próbowała rozjechać, to generalnie naprawdę trzeba być mistrzem. Przejechała mi prawie po palcach u stóp, w sensie tutaj z przodu. No to ja generalnie zwróciłam jej uwagę i tej instruktorce. Oczywiście instruktorka dalej nie reagowała. No to tam, wiecie, trochę do tej dziewczyny powiedziałam, że no przynajmniej mnie tak uczyli. Osoba, która sprząta kupy na placu, jest święta po prostu, wiecie, że no, trzeba uważać niestety na takie osoby. Jeżeli chcemy, żeby plac był czysty, no to trzeba dać komuś posprzątać po prostu. I generalnie no, dalej ta dziewczyna jeździła. Na szczęście jakoś, nie wiem, po jakimś czasie przestała w ogóle u nas w stajni jeździć na te jazdy i dzięki Bogu, bo to była po prostu tragedia. I naprawdę możecie sobie uwierzyć, jaki miałam zawał w sercu w momencie, kiedy ona dosłownie przejechała mi po tych stopach. I ja naprawdę apeluję, żeby instruktorki się bardziej zajmowały tym, co robią te dzieci, bo są one powierzone pod ich opiekę, a nie pod kogo innego w stajni. I trzeba im zapewnić bezpieczną przestrzeń do jazdy, a nie wszyscy inni mają się martwić. Może warto iść na inny plac, jeżeli osoba sobie nie radzi, albo wziąć ją po prostu na ląże. Jak mogliście usłyszeć, Wisza na tym filmie opowiada o tym, jak dziecko z rekry, co jest dosyć pejoratywnym określeniem. Prawie ją pokiereszowało, kiedy ona chciała posprzątać kupę na placu, ponieważ to dziecko nie radziło sobie, nie umiało skręcać i w nią wjechało. I tu muszę zaznaczyć, że fakt, Wisza zwróciła uwagę na odpowiedzialność instruktora w tym zakresie, że on nie powinien puszczać dziecka, które nie potrafi powodować koniem na placu bez ląży. Jednakże nie odpuściła sobie również pewnych uszczypliwości wobec tego początkującego dziecka.
mówiąc o tym, że na szczęście już nie jeździ w tej stajni, bo to była jakaś masakra. Mówiąc również o tym, że ten koń jest na tyle prosty, bo prowadziła na nim jazdę innym osobom, że on bez żadnego problemu skręca. I żeby nie umieć skręcić tym koniem i kogoś wjechać, to naprawdę trzeba mieć talent. Tak, niestety w tym można było usłyszeć całkiem sporo pogardy. I jak można zrozumieć zirytowanie tym, że ktoś w nas wjechał, spowodował niebezpieczną sytuację i że instruktor powinien bardziej pilnować takich rzeczy? Tak, wydaje mi się, że Wisza jako ta bardziej doświadczona osoba powinna jednak to zrozumieć, być w stanie ocenić poziom jazdy tej osoby, która się po placu porusza. No i jako osoba, która na tym placu porusza się jednak na nogach, a nie na koniu, oceniać, czy jest w stanie bezpiecznie po tym placu chodzić i czy w pobliżu nie znajduje się koń, któremu zaraz musi ustąpić. No takie wydaje mi się to naturalne i rozumiem pretensje do instruktorki, ale jednak tej pogardy do dziecka z rekry to nie do końca. I również osoby z komentarzy tej pogardy nie zrozumiały, co jest całkiem sensowne, budzą się w nas takie ludzkie odczucia w takich sytuacjach, bo jednak każdy był kiedyś początkujący i każdy miał kiedyś, chociaż przez chwilę, problem ze sterowaniem koniem. Jestem ciekawa, co Wy o tym sądzicie, koniecznie dajcie znać w komentarzu. A teraz chciałabym wspomnieć o czymś ciekawym, co również na TikToku się pojawiło i na co w sumie jakiś czas czekałam, czyli odpowiednik mojego kontentu i kontentu tego całego gimperowo-rewowo-newsowego jeździeckiego i na TikToku. No trochę tego brakowało, takiej krótkiej formy. Mi, szczerze Wam powiem, nie za bardzo chciało się to robić. Na TikToku zajmuję się bardziej śmiesznostkami, trendami jeździeckimi i takimi duperelami. I fajnie, że znalazł się ktoś, kto się tym zajął, a tą osobą jest Agata Kopera. Już regularnie od kilku tygodni prowadzi serię newsów jeździeckich tygodnia, gdzie na początku skupiła się bardziej na newsach z influencerskiego życia, a później, no niestety, otrzymała feedback, że to wcale nie są najważniejsze newsy jeździeckie i powinna zająć się również sportem. Teraz jest pół tego sportu i pół newsów influencerskich. Dla mnie to jest mniej interesujące, ale rozumiem, że Agata chciała podjąć właśnie taką decyzję, żeby każdy miał coś dla siebie. Więc jeżeli jesteście ciekawi takich nowości ze świata jeździeckiego, zarówno sportowego, jak i influencerskiego, co tydzień na bieżąco, no to wbijajcie na jej TikToka, bo zapowiada się naprawdę fajna, ciekawa seria. Albowiem jakiś czas temu dowiedzieliśmy się o tym, że Mizerka spełniła swoje i wielu swoich fanów marzenie i kupiła swojego starego przyjaciela Wentyla. Wentyl to koń, na którym wychowało się bardzo wiele ludzi, które kiedyś oglądało jeździeckiego polskiego YouTuba. Mizerka tworzyła głównie z nim swój content, kiedy te lata temu pracowała w stajni, w której ten koń stał, ale nie był to jej koń. Pracowała z nim regularnie, jeździła z nim na zawody, ale niestety, kiedy nastąpił konflikt z tą stajnią i jeszcze w tamtych latach chciała kupić Wentyla, to niestety nie otrzymała takiej możliwości, mimo licznych prób i próśb. Później kupiła Pokera, ale oczywiście nigdy o Wentylu nie zapomniała i również obserwujący nie zapomnieli o Wentylu, często pisząc, że tęsknią za nim, pytając o niego. Ostatnie filmy z Wentylem Mizerka publikowała 4 lata temu, więc to już jest kawał czasu. I teraz okazuje się, że wreszcie otrzymała szansę, aby go kupić i niezwłocznie z niej skorzystała, z czego teraz cały internet się cieszy. To jest taka piękna historia do prowadzenia przyjaźni do takiego momentu, w którym są oni już nierozłączni. Cieszę się, że tak to wyszło, serdecznie gratuluję, no i życzę Mizerce z Wentylem powodzenia. I cóż, tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Oczywiście zachęcam Was do kulturalnej dyskusji w komentarzach na temat wszystkich poruszonych dzisiaj spraw. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Pamiętajcie, że w opisie znajdziecie wszystkie moje kody rabatowe. Jeśli dotarliście do tego momentu, to zostawcie komentarz Wentyl. Ja Was zachęcam do zasubskrybowania kanału, zostawienia dzwoneczka i łapki w górę, jeśli film Wam się spodobał. I zapraszam też na mojego Instagrama, gdzie pokazuję moje życie oraz pracę z koniem Quantico. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie, do zobaczenia i cześć!